Kobiety w kopalni to widok, który niedługo może zniknąć, podobnie jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu z kobietami pracującymi pod ziemią. Jakie są te, które tam pozostały? Wystarczy przyjść do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i spojrzeć im w oczy. To w nich Arkadiusz Gola, autor wystawy Kobiety kopalni, zauważył ten inny, jedyny w swoim rodzaju świat. Opowiada o kobietach, które są takim śladem już zanikającego zawodu kobiecego w realiach kopalnianych. Opowiada o nich, ale także właśnie o samych kopalniach, o warunkach, w jakich te kobiety musiały pracować, muszą jeszcze nadal. Wystawa Kobiety w kopalni potrwa do 17 stycznia przyszłego roku. Wraz z rozpoczęciem wystawy Arkadiusza Goli zakończył się wernisaż Born of Fire, ilustrujący przemysł hutniczy Pittsburgha. Wystawa zainspirowała wielu zabrzańskich twórców do stworzenia własnych wizji na temat zamierającego przemysłu ciężkiego na Śląsku. Jak mówi Beata Stefaniak-Siobowicz z działu promocji Muzeum Górnictwa Węglowego, była to niebywała okazja nie tylko do zobaczenia ciekawych prac, ale również do zaprezentowania swojego talentu. Udało nam się w ramach tej ekspozycji zaprosić wielu młodych twórców, profesjonalistów i amatorów do działań artystycznych. Dzięki właśnie ich zapałowi i upodobaniu do tego malarstwa powstała masa bardzo ciekawych prac komentujących samą wystawę, ale także nasz śląski industrial. Wystawa Born of Fire cieszyła się ogromnym powodzeniem. Na równie duże może liczyć wystawa fotografii Kobiety kopalni. Osoby, które przychodziły, naprawdę były zadowolone z tego, co zobaczyły. Myślę, że też reklama, którą przygotowaliśmy, zrobiła swoje i no mam nadzieję, że będzie to jedna z pierwszych wystaw, która otworzy nas troszeczkę szerzej właśnie na inne tereny poza Europą. Szczegółowe informacje dotyczące wystaw i ich autorów dostępne są na stronie internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.